Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pojawili się w Bieszczadach po raz pierwszy w 1957 roku. Byli to członkowie Grupy Tatrzańskiej. Wzrastająca z roku na rok ilość turystów w Bieszczadach spowodowała skierowanie na kurs ratownictwa górskiego GOPR w 1958 roku działaczy turystycznych oddziału PTTK SANOK. Po 3 latach powstała grupa, która liczy na dzień dzisiejszy 210 ratowników. Na dzień dzisiejszy jest to 210 ratowników ochotników, w tym 16 ratowników zawodowych. Zabezpieczamy operacyjnie niezmiennie teren Bieszczadów i części wschodniej Beskidu Dunickiego do linii drogi Jasłonowy Żmigród-Krępna. To jest prawie 4000 km2, bardzo duży obszar zróżnicowany. Natomiast ta sieć w tej chwili stacji ratunkowych, punktów ratunkowych zabezpiecza operacyjnie ten teren w sposób wystarczający. Ratownicy GOPR, gdzie tylko się pojawią, wzbudzają pozytywne emocje, natomiast ich praca cieszy się wyjątkowym uznaniem społecznym. Aby dołączyć do Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, należy złożyć odpowiednie podanie oraz wykazać się szeregiem niezbędnych umiejętności. Na początku roku, w styczniu, tych wszystkich kandydatów zbieramy na Połynie Wytnińskiej. Tam dla nich odbywa się taki wstępny egzamin z zakresu topografii, terenoznawstwa, jazdy na nartach i test sprawnościowych. Rozpoczyna się sezon turystyczny. Rzesze nieprzygotowanych turystów udadzą się w niższe, jak i wyższe partie Bieszczad, narażając swoje życie na niebezpieczeństwo. Należy pamiętać nie tylko o niezbędnym wyposażeniu górskim, ale także o siłach natury. W czasie burzy należy opuścić teren otwarty, czyli zejść szlakiem do lasu, nie pod jedno drzewko, ale pod las, który chroni nas także i trochę od deszczu. Uważać na śliskie podłoże właśnie po nasilonych opadach po burzy, czyli zadbać o to obuwie. Natomiast w tak pięknej pogodzie jak dzisiaj trzeba uważać na skutki działania promieni słonecznych, czyli odwodnienie, udary słoneczne. Wszyscy, którzy mają problemy z krążeniem, no powinni też nie przeceniać swoich możliwości, tak żeby nie doprowadzić organizmu do jakiegoś wycieńczenia. Ratownicy Grupy Bieszczadzkiej GOPR swoją pracę traktują jako misję, która trwa 24 godziny na dobę. Ratownikiem jest się zawsze i wszędzie i o tym trzeba pamiętać. Jest to jakaś misja, którą każdy realizuje indywidualnie, a organizacja mu tylko w tym pomaga. Pozostaje nam wszystkim mieć nadzieję, że podczas okresu wakacyjnego jak najrzadziej będziemy mogli dostrzec ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w akcji.